Myśl Polska TV prezentuje minął tydzień. Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął tydzień. Po y, dużych oczekiwaniach jest żelazny skład, co nie było takie proste, y, więc może zaczniemy od tych kolegów, którzy niby są u siebie, ale w rzeczywistości nie są. Kolega Adam Śmiech na tle pabianic, ale w rzeczywistości jest w Bieszczadach. Tak jest, witam kolegów, witam Państwa. Przepraszam za taki nieformalny strój, ale mam nadzieję, że mi tym razem wybaczycie. No, ale gdzie kolega jest jeszcze? No w Bieszczadach. W Bieszczadach, w Bieszczadach tak. tak. Na szczęście w polskich Bieszczadach, no, Wilcze Echa i te rzeczy i tak dalej. Kolega Piskorski Dzień dobry, jest niby w Szczecinie, ale w rzeczywistości też jest w Bieszczadach. Dalej od Szczecina się nie da. Dzień dobry. Jeśli popatrzymy na mapę Polski, no to, o przepraszam, była kiedyś taka trasa kolejowa Świnoujście-Przemyśl i ona była odrobinę dłuższa niż dystans, który mnie geograficznie, fizycznie dzieli teraz od Szczecina. Czyli tym razem kolega się przyznał, że nie jest w Szczecinie. Jeszcze był taki pociąg Przemyśl-Szczecin, proszę kolegi. 24... Ale Świnoujście jest jeszcze dalej. Świnoujście A Świnoujście jest, jest, jeszcze... jest jeszcze dalej. 24 godziny. Nieźle, nie? I kolega Przemysław Piasta na pewno w Poznaniu. Tak, tym razem naprawdę z Poznania. Witam kolegów, witam państwa. Gdybyście państwo przebywając gdzieś w południowo-wschodniej części Polski widzieli łuny, wiedzcie, że to są łuny w Bieszczadach i nasi koledzy dzielnie walczą z niedobitkami upa. Przynajmniej oficjalnie. I Jan Engelgard, Warszawa. Także jest żelazny skład, więc możemy też żelazne tematy. Właściwie jest sezon ogórkowy, więc teoretycznie można powiedzieć cholera. O czym my będziemy dyskutować? Ale sezon ogórkowy w polityce nie istnieje, proszę panów. I zacząłbym od tematu, no, niektórzy uznali, że sensacyjny, niektórzy, że to jest nieistotne, ale y, powiemy o dwóch publikacjach, które dotyczą: jedna dotyczy wprost polski, a druga pośrednio chodzi o sprawę wysadzenia rurociągu czy gazociągu Nord Stream 2. Przypomnę, to było w 2022 roku. Mimo tego, że były różne śledztwa prowadzone głównie przez kraje zachodnie, Szwecję, Danię, Niemcy, właściwie niczego z tych śledztw się nie dowiedzieliśmy, bo one są utajnione. No i tymczasem w dzienniku Wall Street Journal ukazał się artykuł, w którym wprost Wskazuje się na sprawcę, i tym sprawcą ma być Ukraina, a konkretnie Wołodymer Załęski, który zgodził się na tą operację, a wykonali to ludzie Walerego Załużnego, czyli tego byłego dowódcy armii ukraińskiej. W tym artykule jest też informacja, że Amerykanie byli przeciw. I że Zeleński początkowo chciał to odwołać, ale już było za późno. Rola Polski była taka, że udostępniano tej grupie, która dokonała tej, tego aktu no, terroryzmu, Polska pełniła rolę zaplecza. Ale drugi artykuł jest z naszego punktu widzenia jeszcze ciekawszy. Mianowicie chodzi tu o tygodnik, chyba The Zeit, gdzie ukazał się wywiad z byłym szefem. Niemieckich służb specjalnych. On co prawda był już dosyć dawno tym szefem służb specjalnych i on wprost oskarżył Polskę i Ukrainę o uczestnictwo w tym akcie. Mało tego, zażądał, znaczy zażądał, taki postulat postawił, że Niemcy powinny zażądać odszkodowania od Polski, uwaga, w wysokości od 20 do 30 miliardów dolarów czy euro. No, w każdym bądź razie wywołało to oczywiście oburzenie w Polsce między innymi, chociaż właściwie tylko w mediach, bo jeżeli chodzi o oficjalną stronę, to wypowiedział się tylko minister Gawkowski, który przypomnę jest teraz ministrem wicepremierem i, i ministrem spraw cyfryzacji, który powiedział, że to jest przejaw rosyjskiej propagandy. Chociaż w y, różnych komentarzach na świecie i y, 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 za, na zachodzie i y w Rosji mówi się inaczej, że jest to próba jakby odwrócenia uwagi od głównego sprawcy, którym by byli Amerykanie. Więc taki był główny nurt jakby komentarzy, również niemieckich, po, tym, po tych dwóch artykułach. I pytanie, które zadaje najpierw kolega Piskorski, czy kolega uważa, że to jest coś nowego, czy też rację mają ci komentatorzy, którzy stwierdzają, że to jest próba odwrócenia uwagi od głównego sprawcy. Ja tutaj mówiłem o tych dochodzeniach niemieckich, które podobno się zakończyły i partia AfD i partia Sary Wagenknecht zażądały ujawnienia wyników tego śledztwa i rząd niemiecki odmówił. Czyli co? Mamy do czynienia z tym, że ten akt terroru był wymierzony w Niemcy i Niemcy kryją sprawcę. Tak, takie wrażenie można odnieść. Zacznie kolega. Aha, jaka kolegi, według kolegi była rola Polski w tym przedsięwzięciu? Kolega Piskorski. To są wszystko bardzo trudne pytania, pytania na które my nie mamy pewnych odpowiedzi, więc poruszajmy się w zakresie obszarze tym, który rzeczywiście znamy i oceniamy tą rzeczywistość, która jest, no, że tak powiem, weryfikowalna. Weryfikowalne jest ukazanie się na łamach The Wall Street Journal artykułu. Ten artykuł, jeśli przeczytamy go wnikliwie, Mówi o jednej bardzo istotnej rzeczy. Otóż niemieckie służby miały być informowane o ukraińskim sprawstwie tego ataku ataku na Nord Stream, na Bałtyku przez służby holenderskie, którym z kolei takie informacje przekazywała CIA czyli Amerykanie. Czyli krótko mówiąc, w Wall Street Journal możemy przeczytać, że de facto to Amerykanie, już pomijając to, że to oczywiście amerykańska gazeta, amerykańskie medium, że to Amerykanie o wszystkim od samego początku wiedzieli i wskazywali na tychże Ukraińców. I to pokazuje, w jakim stopniu Waszyngton gotów jest w dowolnym momencie, w dowolnej chwili poświęcić swojego w cudzysłowie. Sojusznika, w tym przypadku Kijów, zełęńskiego, załóżnego, w dowolnym momencie, jeśli po prostu uzna, że nie jest on już mu potrzebny, ewentualnie uzna, że warto mu trochę przytrzeć nosa z jakichś powodów, powodów, o których podkreślam, pewnie nie do końca wiemy, no, jakie są motywy tej publikacji. Więc ta publikacja, moim zdaniem, jeśli ją poczytamy ale trochę wnikliwej, uważniej i czasem między wierszami, świadczy o właśnie amerykańskim sprawstwie tego, co się wydarzyło i próbie odwrócenia uwagi. Bo przecież, szanowni Państwo, nikt poważny, nikt poważny, chyba nikt z nas, ani naszych widzów, nie y nie da się nabrać, że tego rodzaju operacja, a tak wynika z artykułu w Wall Street Journal, została zaplanowana gdzieś przy piwie lub przy wódce wieczorem w stanie upojenia alkoholowego. Zebrali się ukraińscy wojskowi i ukraińscy biznesmeni. I w ramach, jak to określa autor, artykułu pancerzkim, zdaje się, na łamach Wall Street Journal, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, tam się takie określenie pojawia, biznesmeni ukraińscy z pobudek patriotycznych wyłożyli rzekomo 300 tysięcy dolarów na przeprowadzenie tej akcji. Za przeprowadzenie akcji wzięli się natomiast wojskowi. Więc podobnie jak te wszystkie opowiadania o tym, że kilku nurków w, na jachcie Andromeda, to jest niewielki jacht w artykule, zresztą błędne było tłumaczenie tego artykułu, odnotowałem rzecz śmieszną w polskich mediach, bo jacht mierzy sobie 50 stóp, tak było podane w publikacji oryginalnej. U nas przetłumaczono w onecie bodajże, że jacht 50-metrowy. Nie, nie, on rzeczywiście liczył 50 stóp, a nie 50 metrów, czyli w tym jachcie kilka osób dla niepoznaki, biorąc ze sobą jakąś kobietę, która później się okazała też nurkiem wykwalifikowanym, Popłynęło tam, podłożyło ładunek, no i akcja zakończyła się znanym wszystkim rezultatem. Mnie dużo bardziej przekonuje wersja przedstawiona w ubiegłym roku przez weterana, dziennika społecznego amerykańskiego Seymoura Hersha. Myśmy to opublikowali, zapraszamy. Każdy może zapoznać się z całością na stronie myślpolska.info. Tłumaczenie całości artykułu Seymour'a Hesha. Hesz przedstawia tam bardzo konkretne argumenty. Porozmawiał z ekspertami z dziedzin nurkowania, nurkowania tego wyczynowego, sportowego, ale też nurkowania wojskowego. I z tego wynika jasno, że to, tego nie mogli zrobić no, przypadkowi ludzie, nawet jeśli mieli szkolenie takie jak szkolenie, które mieli mieć ci Ukraińcy. Nurkujący sobie w Bałtyku z jakiegoś jachtu. No to jest po prostu mało realne. Ja bym nawet powiedział, że chwilami jest to taka obraza dla, dla inteligencji czytelnika, jak czyta się ten artykuł w pełni w całości w Wall Street Journal. Więc moim zdaniem wyraźne wskazanie tu, proszę, macie innego. to jest Kijów, to jest Zełęski. Chociaż może nawet nie do końca Zeleński. Ja tutaj jeszcze bym jedną walkę dostrzegał. Może to jest walka frakcyjna u anglosasów. Otóż. De facto tam jako główny winowajca wskazywany jest generał Załóżny, były szef sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy. Kolega zwrócił uwagę, że Załóżny pod naciskiem CIA, według autora artykułu, miał się wycofać z całej tej akcji, ale Załóżny tego nie zrobił. Powiedział Załóżniemu, że już za późno, że to jest jak torpeda, która raz odpalona już musi dolecieć do celu. Nie może to było jeszcze przed. Podłożeniem tych ładunków wybuchowych, więc Załóżny wykazał się, według autora tekstu, nie subordynacją. Załóżny jest teraz, przypomnę, ambasadorem Ukrainy w Wielkiej Brytanii. Co jest dla niego dość korzystne, dlatego że po tej publikacji, jeśli rzeczywiście takie były wnioski śledczych, to cóż, strona niemiecka mogłaby domagać się zatrzymania, doprowadzenia i przesłuchania założnego w tej sprawie, jeśli rzeczywiście takie były wyniki jej, jej śledztwa jak to zaprezentowano ale oczywiście tego nie zrobi z różnych względów ciekawy jest ten wątek z kolei polski ciekawa jest wypowiedź Augusta Haninga byłego szefa BND czyli federalnej służby informacyjnej wywiadu zagranicznego niemieckiego który faktycznie stwierdza wprost, że to musiało być uzgadniane z Polską w takim czy innym zakresie. I dlaczego on może to stwierdzić? Bo nawet jeśli uznamy tą wersję o Ukraińcach za mało wiarygodną i będziemy się trzymać bardziej racjonalnej wersji zaprezentowanej przez Hersza, to mimo wszystko raczej bezspornym wydaje się fakt, że polskie władze utrudniały śledztwo w tej sprawie utrudniały śledztwo. Chodzi mi tutaj o choćby kwestię przekazania monitoringu z kamer w porcie w Kołobrzegu, gdzie ta jednostka Andromeda, na której ta piątka czy szóstka Ukraińców przebywała i cumowała w naszym kołobrzeskim porcie, mogła zostać uwieczniona. Nagle okazuje się, że ABW Początkowo zwleka z odpowiedzią strony niemieckiej w tej sprawie, a następnie, już po zmianie rządu, czyli ten aktualny już rząd Platformy i Spółki twierdzi, że no niestety, ale tych nagrań to już nie ma. One zostały gdzieś wykasowane. Więc było utrudnianie śledztwa i to w sposób ewidentny. I to też świadczy najprawdopodobniej o tym, że uwaga strona polska, ja bym obstawiał, działa raczej w porozumieniu z Amerykanami, blokując śledztwo, czyli możliwość przesłuchania tego mieszkającego niegdyś pod Pruszkowem uczestnika tego rejsu jachtem Andromeda. Dlaczego? Dlatego, że być może on by powiedział, że oni z tym nie mieli nic wspólnego i cała ta wersja, wersja suflowana przez Amerykanów o sprawstwie tej małej grupki ludzi rozbiłaby się w proch i pył. Da? Więc być może władze polskie właśnie tym się kierowały, nie wydając czy nie uniemożliwiając, czy nie umożliwiając w ramach współpracy prawnej z Niemcami zatrzymania mieszkającego sobie spokojnie w Różkowie, jak doniosły polskie media, obywatela Ukrainy zamieszanego w to wszystko. Podsumowując, żeby zbyt dużo czasu nie zająć tą wypowiedzią, ja uważam i wiele za tym przemawia. Tak jak wspomniałem, że jest to bardzo desperacka, konsekwentna i mocna próba przerzucenia odpowiedzialności przez Waszyngton na Ukraińców, a częściowo również przez Niemców, może już nie przez Waszyngton, ale przez Niemców, także na Polaków. Nie wierzą w udział Ukrainy w całej tej operacji. Wierzą w to, że Polska mogła mieć udział w tej operacji, ale nie jako podwykonawca czy centrum logistyczne, baza logistyczna dla Ukraińców, tylko jako baza logistyczna lub podwykonawca Amerykanów. No właśnie, to dosyć skomplikowane, no bo y, rzeczywiście tam jest zarzut, że ten obywatel. Bo, bo jeszcze jest jakiś Wołodymer Z., ale to nie jest Wołodymer Zełęski. Powinno, ten... powinno być Z, powinno być Z, bo on się nazywa Żurawliow. Żurawliow. A jeszcze był ten drugi, ten Czerwiński. Y... A to jest w ogóle zagadkowa postać. Roman Czewiński został z zupełnie innych względów podczas tej wojny postawiony w skan oskarżenia przez prokuraturę ukraińską. W związku z tym, że z jego winy, jak twierdzono, to jest oficer SBU, że z jego winy doszło do ujawnienia Rosjanom planów Armii, Sił Zbrojnych i Służb Specjalnych Ukrainy. On jakiś czas był aresztowany, teraz wyszedł z tego aresztu nie tak dawno. No, i jest gwiazdą tamtejszych mediów, często się wypowiada, a współpracuje z Piotrem Poroszenką, czyli z obecną opozycją ukraińską. No W każdym bądź razie ta wersja kolegi wydaje się bardziej wiarygodna, że to Ukraina tutaj była za krótka, żeby zorganizować taki. Chociaż zawsze istnieje taka, takie prawdopodobieństwo, że kolega do końca nie ma racji na przykład że to oni brali w tym udział w jaki sposób to trudno powiedzieć jedna zastanawiająca jest to, że jak zachowują się Niemcy to znaczy Niemcy ten zamach był wymierzony głównie przeciwko ich interesom i teraz rząd niemiecki według tego co kolega mówi no jakby kryje głównego sprawcę prawda no więc to jest to pokazuje w jakiej sytuacji znalazły się Niemcy i dlaczego, tak, bo kolega tutaj jeszcze wyjaśni. Tak, tak, żeby to zilustrować tylko, kolego. Otóż, szanowni Państwo, drodzy koledzy, pamiętacie pewnie słynną konferencję, ona jest w Niemczech często przypominana, słynną konferencję Scholza z Bidenem. To było podczas wizyty Scholza w Stanach Zjednoczonych. Na tej konferencji prasowej przed dziesiątkami mediów i przed kamerami Biden mówi wprost, że... My załatwimy sprawę Nord Stream. Obok potulnie ze spuszczoną głową i uszami stoi kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I to pokazuje najbardziej, no, to, był, to był ten moment, kiedy de facto prezydent Stanów Zjednoczonych, w obecności kanclerza Niemiec, mówił, że dokona sabotażu gospodarczego przeciwko Niemcom. Nie usłyszeliśmy żadnego słowa, komentarza, sprzeciwu, tym bardziej od Olafa Scholza. Tak, Niemcy są na kolanach w tej sprawie, oczywiście. No ale on miał może na myśli co innego, mówiąc załatwimy, to znaczy, że nie wiem, przestaniemy tłoczyć gaz przez ten gazociąg, a nie to, że a, wysadzą. No. Ale to nawet gdyby to miał na myśli, to przepraszam, no ale tak, jest to suwerenna tak. decyzja Niemiec jako jednego z głównych użytkowników i właścicieli Nord Streamu, prawda? Czyli krótko mówiąc, jednak ten wpis twitterowy jeszcze wtedy ministra, czy wtedy nie ministra jeszcze, Radosława Sikorskiego, Thank you USA, według kolegi był e, strzałem w dziesiątkę. No, on ma dobre źródła, jak wiemy, w Waszyngtonie, więc nie wątpimy w jakość jego źródeł. No to dobrze, to już kolega się wypowiedział. Ciekawe, czy jeszcze coś w tej sprawie możemy powiedzieć i najpierw kolega Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. Tak. Radosław Sikorski, szanowni koledzy, ma dobre źródła w Waszyngtonie, a niekoniecznie od razu w Waszyngtonie. Wystarczy, że pójdzie do kuchni i podpyta, i już będzie miał doskonałe źródła. W końcu jego małżonka, co by nie powiedzieć, jest sobą wysoko postawioną w tak zwanym Deep State, legendarnym amerykańskim Deep State, czyli tej nieformalnej grupie, która odpowiada za kierunek amerykańskiej polityki. Nie wiemy, jakie tam są struktury, nie wiemy, jakie tam są powiązania, ale wiemy, że Ann Applebaum, czyli prywatnie małżonka Radosława Sikorskiego, należy właśnie do tej amerykańskiej elity politycznej, elity ściśle prowojennej w tej chwili wściekle rusofobicznej. I to rusofobicznie, z przyczyn ideologicznych. Ale nie, to jest tematem naszych dzisiejszych rozważań, chociaż rzeczywiście wpis Thank you USA był po prostu prawdziwy. Zgadzam się z Mateuszem, że w ogóle trudno się z nim nie zgodzić, bo tutaj wyłuszczył sprawy e, takimi, jakimi są. Ten wpis Radosława Sikorskiego był po prostu szczery, był po prostu prawdziwy, ale zdaje się, że jednocześnie załatwił międzynarodową karierę Radosława Sikorskiego. No cóż, tego typu szczerość, tego typu prawdomówność nie jest cnotą e, przesadnie cenioną w dyplomacji i Zresztą e, słusznie. Nie zmienia to faktu, szanowni państwo, że w tej chwili mamy do czynienia z wrabianiem Ukrainy, a przy okazji z wrabianiem Polski. Zdaje się, że życiowa rola Bogodymyra Załęskiego, który został wynajęty do roli heroicznego szefa państwa, dobiega końca. Nie wiem, jaki będzie finał tej roli, ale zdaje się, że to już ostatni sezon e, zmagań e, rosyjsko-ukraińskich. E, sytuacja na froncie przestała być statyczna, stała się dynamiczna coraz więcej wskazuje na to, że ten wypad w kierunku Kurska to jest tak zwany rozpaczliwiec strony ukraińskiej. Strona amerykańska zaczyna naciskać na rozmowy, a zatem w pewnym momencie trzeba, no powiedzmy sobie szczerze, zamknąć pewne kłopotliwe tematy. Ale najprostszą metodą zamknięcia pewnych kłopotliwych tematów jest zrzucenie odpowiedzialności na młodszego, słabszego partnera, który przecież i tak, jak już e, wskazałem przed chwilą, został po prostu wynajęty do pewnej funkcji, a więc można e, na jego kark zrzucić pewne nieprzyjemne historie. W końcu Stany Zjednoczone, globalne mocarstwo, nie mogą przyznać się do tego, że sponsorowały, uprawiały akt międzynarodowego terroryzmu. E, łatwiej jest to zwrócić na państwo wojujące, wiadomo, szeroko rozumianej wojującej Ukrainie, pewne rzeczy w opinii międzynarodowej niesłusznie zresztą uchodzą płazem, mimo że płazem absolutnie uchodzić nie powinny. No cóż, taką mamy sytuację, takie mamy realia. My o tym wiemy, nie mamy się zasadniczo czemu dziwić. Ciekawa jest reakcja strony polskiej na te sensacje, na te doniesienia. Oczywiście polskie piekiełko, jak to w takich sytuacjach się zagotowało, ale ja chciałbym państwu wskazać taką wypowiedź, która przemknęła trochę bez echa, wypowiedź byłego prezydenta Bronisława Komorskiego w TOG FM, wskazująca na to, że to jednak jest, pomimo wszystkich swoich oczywistych wad, tych gaw, które popełniał, facet dużo bardziej dojrzały politycznie niż ktokolwiek z czynnych w Polsce polityków. No on powiedział, że jeśli nie wierzy po pierwsze, że coś takiego miało miejsce, że Andrzej Duda osobiście angażował się w tego typu akcje międzynarodowego terroryzmu, ale nawet gdyby miało miejsce, to w naszym polskim i paradoksalnie także w niemieckim interesie nie jest rozcząsanie tego publicznie, bo Andrzej Duda jest głową polskiego państwa, jest prezydentem Rzeczpospolitej, reprezentuje tam Rzeczpospolitą i tego typu dewagacje nie służą Polsce, nie służą Niemcom, nie służą europejskim interesom. I to, szanowni państwo, powiedział Bronisław Komorowski. Bronisław Komorowski, moim zdaniem niesłusznie wyśmiewany przez wielu jako taki prezydent, który właśnie nie był zdolny do funkcjonowania bez popełniania jakichś ostentacyjnych gaft. Na tle tej polskiej politycznej gawiedzi to właśnie on jawi się jako mąż stanu, on jawi się jako polityk dojrzały, polityk, który posiada. Pewną perspektywę. Czy Niemcy mogą sobie rościć od Polski jakiś roszczeń? Pewnie nie, ale publicystyka ma to do siebie, że jest w stanie wiele przyjąć. W tej chwili relacje polsko-niemieckie określiłbym raczej jako poprawne ze względu na ekipę, która w Polsce w tej chwili rządzi, czy lepiej byłoby powiedzieć, administruje. Więc nie sądzę, aby ta sprawa miała głęboką przyszłość. Gdyby w Polsce rządziło nadal prawo i sprawiedliwość? To być może mielibyśmy do czynienia właśnie z czymś takim. Podejrzewam, że próba wmanewrowania Andrzeja Dudy w bezpośrednią interakcję tutaj, jakkolwiek zdajemy sobie sprawę z jego ukrainofilii z jego wszystkich tutaj inklinacji. To ta próba bezpośredniego wmanewrowania go w tego typu historię może być też elementem naszej wewnętrznej, politycznej, polskiej rozgrywki. Może być to próba właśnie PR-owego rozgrywania Andrzeja Dudy już w kontekście tych następnych wyborów. Ale jest to próba skazana na niepowodzenie, ponieważ Andrzej Duda ze względów konstytucyjnych. W tych wyborach brać udziału nie będzie, natomiast z punktu widzenia własnego obozu politycznego jest on traktowany jako osoba, no cóż, niekluczowa, nie chciałbym nadużywać tutaj określeń, ale niewątpliwie prezydent nie jest ważną osobą w obozie politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Jego potencjalne błędy nie będą rzutować na e, wyniku Prawa i Sprawiedliwości czy innych kandydatów. A zatem można powiedzieć, że temat poważny, ale poniekąd też wakacyjny. Podejrzewam, że gdyby nie ten okres kanikuły, a okres sezonu górkowego, nie nadano by mu takiej skali. To tyle. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja się zgadzam tutaj z tą oceną kolegi Bronisława Komorowskiego. No, może nie aż tak daleko o tym mężu stanu, aczkolwiek rzeczywiście jego. No Nazwijmy, wartość wzrasta, im dłużej nie jest prezydentem, bo jego wypowiedzi w różnych programach publicystycznych są wyróżniają się. I Lesz Tak, to możemy nie ze wszystkim się zgadzamy, ale oni jakby mówią jeszcze w stylu starej polityki. Natomiast ta reszta, no to rzeczywiście poniżej krytyki. Natomiast w tej sprawie, moim zdaniem, władze obecne też mają trudną sytuację, bo nie mogą zaatakować prezydenta Dudy, że brał udział na przykład w zniszczeniu yy, gazociągu Nord Stream, który był dla polskiego establishmentu płachtą nabyka. Całego establishmentu. Przypomnę: Radosław Sikorski, pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli ten gazociąg to był pakt Ribbentrop-Mołotow. Myśmy mieli szmergla na punkcie tego gazociągu. To i co i nagle się okazuje, że braliśmy udział w jego zniszczeniu i będziemy atakować prezydenta Dudę czy polskie służby yy, za to. No nie, więc dlatego yy, o, taka reakcja jest głównie oburzająca, że ten Niemiec jak on śmiał i tak dalej. A w ogóle za wszystko odpowiada Rosja, tak jak powiedział Michał Podolak i minister Gawkowski. Yy, czy to jest słuszny wniosek, kolega Adam Śmiech z Bieszczadów? Oczywiście słuszny wniosek, i cóż ja tutaj mogę jeszcze dodać do tego, bo koledzy wszystko już w zasadzie poruszyli. Wydaje mi się, że no, oczywiście, tutaj skłaniam się ku temu, co powiedział Mateusz, co uzasadnił dowodami i informacjami, które możemy ocenić w miarę obiektywnie, tych, które posiadamy. Wydaje się, że jeżeli ewentualnie. Coś innego mógłbym powiedzieć, to że być może jednak jacyś Ukraińcy w tym brali udział, tylko nie pełnili oczywiście funkcji kierowniczych i, i nie byli tymi bezpośrednimi sprawcami w sensie kierowniczym, właśnie. Cała ta sprawa i artykuł w Wall Street Journal no, wskazuje na to, że jeszcze jedna kwestia tutaj ma miejsce a mianowicie wystawienie jakby takie wstępne panów zeońskiego i założnego na odstrzał. No, tak, tak się wydaje, że to, co już mówiliśmy wcześniej wielokrotnie, że prawdopodobnie, zwłaszcza pan były prezydent Komik, no, nie skończy najlepiej. Wyraźnie się to w tej chwili rysuje jako, jako całkiem realna perspektywa. Co do, co do roli Polski, no tutaj kolega naczelny powiedział wszystko w zasadzie. Jasna sprawa, że tutaj nie można oczekiwać od naszego tak zwanego establishmentu edit, że zachowa się inaczej, bo zachowałby się po prostu wbrew sobie samym. Natomiast cóż, no, warto tutaj podkreślić ten obłęd, przypomnieć ten obłęd, który był wówczas poza Radosławem Sikorskim oczywiście jego... Podziękowaniami dla Stanów Zjednoczonych, no to wszyscy inni twierdzili, że to zrobiła Rosja, prawda? Także no, jest taki sposób, taki typ umysłowości panuje w Polsce, że tego rodzaju absurdy mają, mają wzięcie, mają odbiór pozytywny wśród ludzi. No ale jak, skoro tak mówią politycy i tak mówią głównonurtowe media, to trudno oczekiwać, od ludzi, którzy przez te media i przez tych polityków są od 30 ponad lat kształtowani, żeby odbierali to w inny sposób. Oczywiście wystawia nam to jak, jak najgorsze świadectwo, jeżeli chodzi o nasz typ intelektualny jako, jako narodów Amas, że tak się wyrażę. Natomiast, cóż, no, niewiele jest, jesteśmy tutaj w stanie zrobić, ponieważ Absurd tej propagandy polega na tym, że w ciągu praktycznie rzecz biorąc jednego złożonego zdania może wypowiedzieć dwa poglądy, które są ze sobą oczywiście sprzeczne o 180 stopni, a jednak oba te poglądy udaje się sprzedać i ludzie to po prostu niestety kupują. Także wydaje mi się, że w ogóle jest to poniżej pasa, oczywiście, co zrobili Amerykanie, którzy za tym wszystkim stoją. W tej chwili takie wyciąganie, jakby z rękawa tych panów, co do których zresztą nie mam najmniejszego, wręcz złamanego szelonga czy grosza sympatii tych panów ukraińców, no, może nie do końca ukraińców, jak wiemy, no niemniej jednak czołowych postaci jako odpowiedzialnych. No, i ten aspekt, który tutaj koledzy też wskazali, a mianowicie sytuacja Niemiec, które straciły na tym najbardziej i które no, nie mogą powiedzieć wprost, kto to zrobił, nie mogą zaatakować. No to świadczy o tym, jak daleko. Poszło w trakcie tego konfliktu, który obserwujemy od 2022 roku, uzależnienie Niemiec, ale w jakimś sensie to, co cały czas też powtarzamy, całej Europy od Stanów Zjednoczonych. No jest, to, jest to jednak dość szokujące, i myślę, że takie rzeczy powinno się przede wszystkim wskazywać ludziom, którzy przynajmniej próbują, próbują myśleć i próbują przyjąć, może nie do wiadomości, ale do rozważenia inne stanowisko niż to, z którym mamy do czynienia w pseudomediach i w pseudoelitach politycznych Polski. Także obawiam się, obawiam się również tutaj, żeby zakończyć temat, że rzeczywiście Polska jako podwykonawca brała, brała w tym udział i jest to, jest to tylko... Kolejny asum do tego, żeby, żeby wyrazić głęboką przykrość z tego powodu, że nasze państwo zostało do takiego poziomu również sprowadzone. Bo Niemcy mają swój problem, nawet Europa ma swój problem, natomiast to, że dzieje się to z Polską, że jesteśmy po prostu niczym, no to jest szczególnie przykre dla mnie, bo los mojego kraju mi leży na sercu i, i cały czas powtarzam, że jeżeli obserwuję Węgry, i obserwuję Węgrów. Ich przywództwo polityczne, to ten wstyd jest jeszcze bardziej paląc. Dziękuję. Dziękuję. Czyli wniosek, proszę panów, jest taki, który wszyscy tutaj żeśmy wyrazili: że Polska tutaj, bo ja rozważam jeszcze taką możliwość, że my w ogóle nie wiedzieliśmy, kto to zrobił. Ale przypuściliśmy, nie wiem czy kolega Piskorski się zgodzi, że mogli to zrobić Ukraińcy. I jak ta prokuratura niemiecka żąda czy jakichś dowodów, to mówi a nie, nie, to my ich będziemy kryć, no bo przecież jeżeli nawet oni to zrobili, to zrobili słusznie. Jest jeszcze taki fakt. No, to, 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 to jest możliwe oczywiście, dlatego że przecież pamiętajmy, jakie były reakcje całej polskiej klasy politycznej, a tak. prokuratura polska. Raz, że jest uzależniona politycznie całkowicie, była, jest i pewnie będzie mimo zapowiedzi Budnara o tym, że nie będzie w najbliższym czasie i albo po prostu wyczuwa atmosferę panującą wśród klasy politycznej, jeśli właściwie cała klasa polityczna bije brawo, że doszło do podcięcia, notabene podcięcia gałęzi, na której my sami siedzimy, bo ja przy tych wszystkich rozmowach, tylko jeśli koledzy pozwolicie, jedną rzecz tylko chciałem przypomnieć, Jesteśmy w Mitteleuropie czy Grossraum Wietrza w sensie ekonomicznym, i kryzys ta czkawka gospodarki niemieckiej, czkawka to już jest teraz gorzej, to już jest śmiertelna choroba, niektórzy mówią, spowodowana między innymi tą akcją terrorystyczną na Bałtyku, yy, uderzy bezpośrednio w nas, jako podwykonawcę z kolei i kooperanta gospodarki niemieckiej. No tak, ale tutaj jest też taki bezsens trochę, bo i tak przecież Niemcy musiałyby zastosować. Sankcje, czyli odciąć się od gazu rosyjskiego, więc wysadzenie tego gazociągu było bez sensu. Bo Ale dopiero to... w 1927 roku. Dopiero w 27, czyli jeszcze kilka lat gospodarka niemiecka by mogła funkcjonować w oparciu o rosyjski gaz. No nie no, ale jakby sankcje wprowadzili, że nie kupujemy, to to, to by nie kupowali, no, więc tak, ale te sankcje bo... będą wprowadzone, tak. To samo dotyczy dyskusji aktualnych w kontekście gazu dostarczanego do Austrii na Węgry i do Słowacji. Unia Europejska podjęła decyzję o całkowitym wprowadzeniu zakazu importu gazu dopiero od 27 roku. No tak, ale te ilości, które Niemcy kupują, to chyba i tak są o wiele mniejsze niż te, które, które kupowali poprzednio, więc ich gospodarka na tym na pewno nie skorzystała. I rzeczywiście tu jest ten paradoks, że my, którzy jesteśmy uzależnieni od gospodarki niemieckiej, zacieraliśmy, robiliśmy wszystko, żeby ta gospodarka zdechła. A w zamian, i tu przechodzimy do drugiego tematu: co mamy w zamian? Bo Niemcy leżą na łopatkach, chociaż są tacy teoretycy, którzy twierdzą, że to jest niemieckie imperium w dalszym ciągu i to jest plan niemiecki, wszystko. Nie będę mówił o kogo chodzi. I proszę panów, u nas wszystko uznaje się, że jest bardzo dobrze. I mieliśmy obchody kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Oczywiście nie będę mówił o tej warstwie historycznej, bo to było powtarzane. Wszystko y, oczywiście w sposób propagandowy. Y, natomiast przy okazji y, tej defilady, bo ta defilada znowu się pojawiła w okresie pandemii, y, jak była zawieszona, natomiast teraz znowu pokazano tam parę, parę czołgów i wypowiedział się, proszę panów, ale nie tylko, nie tylko on, bo i w takich przemówieniach, i ministra z obrony, i prezydenta oczywiście, i Donalda Tuska, ale szef BBN Jacek Siewiera, który wyrasta chyba na głównego podżegacza wojennego. Otóż Jacek Siewiera twierdzi, że mamy bardzo mało czasu. Ale do czego mało czasu? Mało czasu, bo Rosja nas zaatakuje. Dwa, trzy lata, więc bardzo mało czasu. Ale nie jest tak źle, ponieważ według niego jesteśmy, uwaga, trzecią największą co do liczebności armią w NATO. Że mamy już 216 tysięcy żołnierzy, a będziemy mieli 300, no i że w ogóle jeden z raportów mówi, że Polska jest pierwszą armią w Europie, a trzecią w NATO, czyli jest taki tryumfalizm. O dziwo, proszę Panów, ten taki optymistyczny tryumfalizm zbudził. Bardzo krytyczną opinię naszego bohatera, ale taki niesławny raczej bohater, bohater od memów, generała Skrzypczaka, który powiedział: To bzdura, armia ledwie zipie, i tutaj musimy się z Skrzypczakiem zgodzić. Powiedział, że armia jest zżerana przez biurokrację że żołnierze, oficerowie nie zajmują się tym, co powinni się zajmować że jest kryzys, jeżeli chodzi o dopływ nowej kadry, że ludzie uciekają z wojska, a że te uzbrojenie to jest wszystko inspej, nie wiadomo ale ja mam pytanie do kolegów takie bo to jest kontynuacja takiej militarystycznej narracji zarówno PiSu, jak i PEO, że wojna jest za progiem musimy się zbroić i, a jak się zbroić, no to przecież jest na kilkadziesiąt lat wybór to są miliardy już wydane, a będą jeszcze większe wydane. Więc z jednej strony mamy upadek gospodarki niemieckiej, czyli generalnie również i usychanie polskiej, a z drugiej strony gigantyczne plany zbrojeniowe i ja się pytam, w jakim kierunku strategicznym idzie Polska? Właśnie w kontekście tych wypowiedzi o tej, tej drugiej armii, w, czy pierwszej armii w Europie, trzeciej w NATO yy, i tych, tych wszystkich pobrzękiwania szabelką. Nikt nie mówił, Wszyscy mówili o bezpieczeństwie, ale nikt nie mówił, że bezpieczna Polska może być wtedy, kiedy wojna będzie zakończona i będzie jakiś system zbiorowego bezpieczeństwa. Nikt o tym nie mówi. Kolega Piskorski. No cóż, ja przytoczę może tylko przykład z ostatnich dni, tygodni. Widzieliśmy niedawno ministra obrony Kosiniaka-Kamysza o tym, jak, przy tym jak bardzo cieszył się z powodu tego, że niebawem do Polski ma trafić 96 śmigłowców amerykańskich APASZ-64, zdaje się wersja. Są oczywiście śmigłowce szturmowe, znane, produkowane od bardzo dawna, wprawdzie później modyfikowane. I uwaga, my kupujemy sobie te śmigłowce chyba tylko po to, żeby ratować Boeinga. Producentem ich jest amerykański koncern Boeing. Producentem tych apachów jest koncern, który ma gigantyczne dzisiaj problemy. One są wprawdzie związane z inną gałęzią tej firmy, bo z samolotami cywilnymi, pasażerskimi, które ulegają coraz częstszym awariom. Tak czy inaczej, Bank jako korporacja pikuje w dół, jeśli chodzi o notowania na giełdzie i ma coraz poważniejsze problemy. Niektórzy wręcz mówili o konieczności jakiegoś programu naprawczego czy restrukturyzacji całej tej gigantycznej korporacji. My pomagamy lekką ręką, wydajemy na to, uwaga, 10 miliardów dolarów, to jest około 40 miliardów złotych. Wprawdzie źródła amerykańska mówią, amerykańskie mówią, że jeszcze więcej, bo Amerykanie mówili, że tam no 12 miliardów chodzi, no ale już mniejsza o te 2 miliardy mógł minister Kozieniak-Kamysz zapomnieć. Bagatela co do takiego 2 miliardy dolarów. Ale porównam tylko, proszę Państwa, wydajemy na zakupy i ratowanie Boeinga amerykańskiego kwotę o 10 miliardów złotych wyższą niż roczny budżet przeznaczany w Polsce na. Akurat działka mi bliska szkolnictwo wyższe i naukę. O na szkolnictwo wyższe i naukę w budżecie tegorocznym mamy 31 z kawałkiem miliardów złotych na cały rok. Jakie jest, jak jest racjonalne uzasadnienie tego, co robimy? Nie wiem. Większość tych kontraktów, zwracam uwagę, to nie są kontrakty europejskie. Ja się trochę zdziwiłem, bo pamiętamy jeszcze wszyscy, nasi widzowie też pamiętają, ten skandal między PO a PiS-em, gdy chodziło o zerwanie przez PiS rozmów na temat francuskich śmigłowców Caracal. I teraz się okazuje, że no, wprawdzie doszła inna frakcja do władzy, frakcja, której teoretycznie ta produkcja europejska, kontynentalna powinna być bliższa, ale ona realizuje kontrakty, które zostały zadzierzgnięte jeszcze w czasach i wynegocjowane w czasach błaszczaka niesławnego, z kim, z Amerykanami. Więc my nabijamy kapsel Amerykanom, o to w tych całych zbrojeniach chodzi, o to w tych całych prężeniu muskułów chodzi i to ma zrekompensować nam Polakom brak środków na... Podstawowe rzeczy na system opieki zdrowotnej, na wiele, wiele innych ważnych dla nas na co dzień działów polskiego budżetu, zrekompensować ma nam to, że będziemy się czuli, jak nas pompują, właśnie medialnie, kolega zauważył wielką potęgą militarną na skalę światową, uniwersalną, nie wiem jeszcze jaką. Być może to ma, tak jak mówię, ten wizerunkowy, PR-owy ruch. Ma w nas wzmocnić dumę, prawda, i sprawić, że zapomnimy, ile polskich pieniędzy, pieniędzy nas, wszystkich podatników, wyrzucanych jest w błoto po to, żeby nabić portfele Amerykanom. Mniej więcej o to chodzi. Każda ekipa i poprzednia, i obecna podobną politykę w tym zakresie realizuje. Dla mnie jest to przede wszystkim okradanie polskiego społeczeństwa. No właśnie. I y, 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 nikt nie jakby. Nie ma siły politycznej, która by powiedziała hola hola, no bo proszę zobaczyć, lewica obecnie, która zawsze była taka pacyfistyczna, czy pokojowa, możemy powiedzmy, bo pacyfizm nie jest dobrym kierunkiem, jest głównym podżegaczem wojennym w tej chwili. Konfederacja też na ten temat milczy. Że to jest bez sensu, to jest droga donikąd. Natomiast jak kolega powiedział o tym Boeingu, no to rzeczywiście on ma problemy. Może nie dlatego, że te samoloty cały czas się psują, tylko ciągle dochodzą do informacji o tym, że tam nie dochowywano podstawowych jakby zasad przy produkcji tych samolotów, że one potencjalnie są niebezpieczne i dzisiaj już samoloty Airbusa są znacznie bardziej cenione niż Boeinga. Ale ta firma rzeczywiście jest w trudnej sytuacji. Ale proszę zauważyć, bo kolega powiedział, że poprzednia ekipa krytykowała Antoniego Macierewicza i PiS, że zerwał układ z Francuzami. Ale proszę kolegi, zerwać kontrakt z Francuzami to można, ale z Amerykanami to tak prosto nie jest. Więc nawet platforma się na to nie zdecydowała. Kolega przemysław Piasta, fachowiec od uzbrojenia. Mamy się zbroić na potęgę? Zbroić się troszkę trzeba, ponieważ to nie jest tak, że możemy sobie jak te kwiatki kwitnąć na łące, będąc pewnym, że nam się nic złego nie stanie. Ale zbroić się trzeba mądrze. Nie należy eskalować, że tak powiem, wyścigu zbrojeń, bo w tym wyścigu zbrojeń szanowni Państwo przegramy. To nie dlatego, że jestem taki etyczny przeciwko zbrojeniom jako takim, ale Polska ma potencjał, jaki ma. Polska leży pomiędzy dwoma silnymi środkami politycznymi, silnymi Niemcami, chociaż także, jak już Mateusz słusznie wskazał, i Adam zresztą także wielokrotnie, że Niemcami uzależnionymi od Stanów Zjednoczonych, no ale po drugiej stronie mamy Rosję. Jeśli narzucimy któremuś z tych partnerów albo obu naraz Wyścig zbrojeń, tak jak próbowaliśmy to nieudolnie zrobić przed II wojną światową, to skończy się to w ten sam idiotyczny sposób. Polska nie może grać na dwóch wrogów na wschodzie i zachodzie, bo nie jest w stanie z żadnym z nich samodzielnie zwyciężyć, a tym bardziej z dwoma naraz. zatem najlogiczniejsze wyjście to nie mieć tam wrogów. Zwłaszcza, że w tej chwili geopolityka nie sprawia, że musimy być tymi wrogami. Przed rokiem 1939, szanowni państwo, wyglądało to zupełnie inaczej, tak z perspektywy historycznej. Funkcjonowały Prusy wschodnie, które były kością niezgodne, które determinowały niemiecki pęd na wschód. Tego państwa nie ma. Szczęśliwie, między innymi, głównie nawet dzięki Józefowi Stalinowi, to państwo zostało zlikwidowane. A więc ta główna oś konfliktu, tysiącletniego konfliktu, że tak powiem nieco ironicznie, pomiędzy, pomiędzy Niemcami czy Niemczyzną, a Polską czy polskością, po prostu przestała istnieć. Nie ma geopolitycznego determinatywu, który sprawiłby, że Polska musi być w ścisłym konflikcie z Niemcami, że konflikt ten ma charakter nieodzowny. Oczywiście występują jakieś tam resentymenty, rewizjonizm po stronie niemieckiej, ale szczęśliwie to jest w tej chwili polityczny margines. Jeśli sami nie będziemy dawać paliwa tego typu ruchom, to one mają znakomitą szansę z czasem po prostu wymrzeć, bo najzwyczajniej w świecie nie będzie już ludzi, którzy mieliby osobisty stosunek do ziem przez Niemcy na rzecz Polski. Utraconych. Jeśli chodzi o wschód, to przed rokiem 1939 Związek Radziecki dążył do odebrania nam ziem wschodnich, co uczynił. Uczynił, szanowni państwo, i tych ziem już nie mamy i prawdopodobnie nigdy mieć ich nie będziemy. Moglibyśmy prawdopodobnie w trakcie tych historycznych działań zachować sobie lwów, ale nie zrobiliśmy tego. Uczesne władze migracyjne Polski nie wykazały się elementarną mądrością. Nie ma więc już polskiego lwowa, niezależnie od tego, jak bardzo kraja się serce, kiedy mówię. Takie zdanie jest teraz ukraiński Lwi, gdzie nie ma Polaków, a jeśli oni są, to siedzą cicho jak myszy miotłą. Byłem tam, szanowni państwo, 10 lat temu, już 10 lat temu, kiedy całe to banderowskie ze nie było dopiero w powijakach. Już wtedy Polacy bali się mówić na ulicach. Po polsku do tego stopnia byli zaszczuci przez miejscowych mieszkańców. A zatem, szanowni państwo, tak wyglądają realia geopolityczne. Nic nie determinuje nas do konfliktu, a więc nic nie determinuje nas do wyścigu zbrojeń. Powinniśmy się zbroić o tyle, aby zapewnić sobie elementarne bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Mateusz ma rację. Obecne zbrojenia mają charakter chaotyczny. W najzwyczajniej świecie e, okupujemy się naszemu wielkiemu protektorowi Stanom Zjednoczonym, dając. Do zarobienia ich niemu przemysłowi e, zbrojeniowemu. To nie ma żadnego realnego wpływu na polskie bezpieczeństwo. Zresztą kupujemy bardzo często w sposób chaotyczny część tych sprzętów, które kupujemy, e, część z tych e, instrumentów pola walki, że tak to użyję, są już w kontekście tych doświadczeń wojny o Ukrainę czy wojny na Ukrainie najzwyczajniej w świecie nieaktualne. Jeśli miałbym decydować o kierunku rozwoju polskiego uzbrojenia, zdecydowanie inwestowałbym w bezzałogowe środki prowadzenia walki, bo one okazały się bardzo skuteczne, i to one w tej chwili decydują o przewagach, właśnie w wojnie o Ukrainę. Powinniśmy wyciągać bezpośrednie wnioski. Kupowanie śmigłowców szturmowych czy śmigłowców bojowych, szanowni państwo, nie ma najmniejszego sensu, co pokazują również działania tej wojny. W tej chwili ten dramatyczny, nieco absurdalny wypad reszty sił ukraińskich w kierunku Kurska bardzo mocno pokazał, jak wielka jest tutaj zmiana, jak bardzo depresjonująca się te stare, tradycyjne e, sposoby prowadzenia wojen. Wojny są, Szanowni Państwo, dynamiczne. Sztuka wojowania, sztuka prowadzenia wojen jest opisywana od stuleci, od tysiącleci w podręcznikach i ulega ona ciągłym zmianom. A polscy generałowie robią ten sam błąd, który robili polscy generałowie przed rokiem 1939, czyli przygotowują się do wojny, która się już skończyła. A my się musimy przygotowywać do wojny, która ewentualnie może nadejść Mając nadzieję, że nigdy nie nadejdzie, i w taki sposób budując system zbiorowego bezpieczeństwa w naszym regionie, aby nikomu ta wojna się nie opłacała. Przy obecnych, brutalnie narzuconych nam, ale racjonalnych i dobrych granicach, Mamy szansę budować taki system zbiorowego bezpieczeństwa, podobnie jak budowaliśmy ten system zbiorowego bezpieczeństwa w poprzedniej mm, właściwości, nazwijmy to geopolitycznej w poprzednim systemie politycznym, e, czyli w Polsce ludowej. A argument, że polska ludowa nie była w pełni niepodległa, jest argumentem żadnym, bo obecna Polska też w pełni niepodległa nie jest i zresztą żadne państwo w tej skali nie jest w pełni niepodległe, w pełni absurdalnie wręcz niepodległa była druga rzecz pospolita, ta niepodległość. W kontekście całości tysiącletnich dziejów naszego narodu to było, szanowni państwo, mgnienie oka. prawdziwie, mm, że tak powiem, unikatowy epizod historyczny, który wydarzył się w takich, a nie innych okolicznościach geopolitycznych i w innych okolicznościach geopolitycznych. Po prostu się nie ma prawa powtórzyć. Reasumując, zbrojenia tak, ale nie na siłę, nie w takiej skali i przede wszystkim z głową, bo wszystkie wydatki można czynić racjonalnie albo można je... Czynić nieracjonalne. Pacyfizm nie jest żadnym wyjściem, natomiast nie jest wyjściem także dążenie do wyścigu zbrojeń, więc musimy tutaj zachować zdrową równowagę. No cóż, zawsze okoliczność Dnia Wojska Polskiego to jest świetna okoliczność dla ministra brony Narodowej, dla zwierzchnika sił zbrojnych, czyli dla prezydenta Rzeczpospolitej, do poprężenia muskułów. I to prężenie muskułów zawsze wydaje mi się nieco żałosne. Zawsze przypomina mi się to prężenie muskułów z drugiej połowy lat 30. Kiedy Polska pełna silnych, zwartych, gotowych miała wieloletnie plany, i w połowie lat 40. mieliśmy mieć pierwszą armię na świecie, a może nawet we wszechświecie. Tylko że w międzyczasie wybuchła wojna, i okazało się, że gdy historia powiedziała, sprawdzam. No to mm, wyszedł od razu blef polskich wojskowych i polskich polityków. Okazało się, że symboliczny sposób król znaki. Gdyby w tej chwili historia znowu powiedziała sprawdzam, okaże się, że jesteśmy tak samo silni, zwarci, gotowi jak byliśmy w roku 1939. A więc tylko i wyłącznie werbalnie, a więc zdolni tylko i wyłącznie do pozorowanych działań. Cóż, Polskie państwo w wielu aspektach nie jest zdrowe. Polskie państwo w wielu aspektach jest dysfunkcyjne. Obawiam się, że obrona narodowa, że wojskowość jest jednym z tych um, przejawów dysfunkcji państwa polskiego. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się zgadzam, tak. Rzeczywiście my w latach 90. żeśmy tak stawiali na wojsko, ale w kontekście nie wojny, tylko że no, każde państwo powinno mieć sprawną armię. Natomiast to, co ja teraz widzę, to jest takie założenie w głowach polityków, ale może na zamówienie z zagranicy, że wojna jest nieuchronna. Oczywiście wojna z Rosją, bo żaden inny przeciwnik nie jest tutaj w ogóle brany pod uwagę w tych, tych rozważaniach. A więc jeżeli wojna jest nieuchronna, to jak oni mówią, bezpieczeństwo nie ma ceny, to co kolega Piskorski mówił o tych pieniądzach, to oni odpowiedzą, jak to na bezpieczeństwie chcecie oszczędzać? Ale przepraszam bardzo. To wszystko jest jedną wielką bańką propagandową. Od lat 90., jeszcze może nie, ale od dwutysięcznych zaczęto twierdzić, że Rosja jest wielkim zagrożeniem. A na pytania, a dlaczego? Z jakiego powodu? Jaki ma tu interes? To oni odpowiadali, no jak to nie znacie historii? <laughs> argument historyczny jest, jest głównym tutaj argumentem. Nie dzisiejsze realia i tak. Więc to jest przerażające, że zamyka się usta wszystkim tym, którzy mówią zaraz hola hola, no, bo to, no przepraszam bardzo, czy koledzy mogą wymienić kogokolwiek z publicystów, bądź polityków, którzy by powiedział, ale przecież to jest szaleństwo? Jest jeden, to jest Kołodko. Ale on od czasu do czasu daje głos, yy, jest traktowany, a Kołodko to trochę taki enfant terrible i tak dalej, a nikt poza tym. I, i yy, kolega Adam Śmiech, czy kolega uważa, że cała ta histeria jest jedną wielką Operacją propagandową, mającą na celu właśnie wysanie pieniędzy z Polski, ale i stworzenie takiej histerii, zagrożenia, którego nie było. Teraz myśmy oczywiście, sami to zagrożenie oczywiście. stworzyli. Oczywiście jest operacją propagandowo-finansową właśnie, propagandowo-finansową. Bo gdyby to była tylko sama propaganda, no to ostatecznie już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, że no. W szpitale psychiatryczne istnieją, i, i są tam wolne miejsca i, i, i cóż, i tam jest miejsce tych ludzi. Natomiast niestety ma to na celu wyciągnięcie, tak jak kolega powiedział, jak powiedział Mateusz, pieniędzy z Polski. To jest podstawowa sprawa. Natomiast to zagrożenie rosyjskie. Bo, to, bo kolega zadał takie oczywiście retoryczne pytanie, dlaczego? Skąd to zagrożenie? Odpowiedź jest jeszcze prostsza. Bo Rosja jest. Bo Rosja jest. I to jest po prostu, ponieważ myślenie tych kategorii ludzi, którzy niestety nami rządzą i decydują o propagandzie, która panuje w Polsce w tej chwili niepodzielnie, jest ogarnięte obsesyjnie nienawiścią do Rosji. Więc dlatego jest zagrożenie rosyjskie, że Rosja jest. Czyli innymi słowy, dlatego, że Rosja istnieje. Stąd były te pomysły pani. Pani były minister. O tygi. O tygi. Pamiętają państwo, która chciała dzielić Rosję na, na kilkanaście organizmów państwowych, i tak dalej, i tak dalej. Wie, wiele to są oczywiście stare pomysły. Byli różni szaleńcy pośród demigracji postwojennej, mówię tutaj o II wojnie światowej, którzy. Dzielili Syberię między Polskę i Ukrainę, a Amerykanów na przykład nie chcieli dopuścić, ponieważ niedawno sobie tak twierdzili w swoich wypowiedziach w, na łamach prasy, na łamach różnych broszur i książek, że no, na, na Syberii, jeżeli chodzi o podział, to tylko Polska z Ukrainą mogą dać radę, bo Amerykanie sobie rady nie dadzą. I to jest prawda. To są ludzie, którzy rzeczywiście takie rzeczy napisali, którzy Dzisiaj uchodzą na przykład w za wielkich patriotów. Mówię o pułkowniku Czerneckim, który był szefem tak zwanego brygadowego koła młodych pogoń. Także to szaleństwo jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niestety, naszym, naszym nieszczęściem głównym jest to, że po 1989 roku wszystkie najbardziej szalone pomysły emigracyjne i już zdegenerowane pomysły prometejskie sprzed wojny i jeszcze wcześniej. Po prostu zostało odziedziczone przez tą pseudoklasę polityczną, która nami nieszczęśliwie rządzi, i jakby nie, ma, nie, ma, nie możemy w tej chwili nic na to poradzić. Natomiast ta druga sprawa, czyli to drenowanie Polski z pieniędzy na rzecz Amerykanów, to jest y, oczywiście y, jakby dopełnienie tego, co powiedziałem w poprzednim swoim wejściu. Otóż pokazuje to sto, sposób i stan i poziom uzależnienia Polski od Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy kompletnie bezwładnym przedmiotem, który po prostu ma dać pieniądze i koniec. I koniec. I y, 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 oczywiście. Jest, zgadzam się tutaj z, z, z Przemkiem, że jesteśmy zdecydowanie w tej chwili bardziej uzależnieni, mniej suwerenni od sytuacji, w jakiej znajdowała się, zresztą w różnym stopniu Polska Rzeczpospolita Ludowa w różnych latach swojego istnienia. I co ciekawe w tym, w tym jeszcze zagadnieniu zbrojenia się poprzez kontrakty z Amerykanami. Otóż ludzie po, Szeroko rozumianej stronie prawicowej uwielbiają powtarzać jak mantrę, że Tusk to jest agent niemiecki i tak dalej. No i gdzie on jest teraz tym agentem niemieckim? No ja się pytam. No, ja wtedy uważałem, że przy no, normalnych zbrojeniach polegających na unowocześnieniu stanu swojego uzbrojenia, Kontrakt na Karakale był bardzo rozsądny, tak jak kiedyś wcześniej rozpatrywano możliwość zakupów myśliwców szwedzkich. Właśnie po to, żeby zróżnicować, żeby nie być uzależnionym od jednego producenta, jednego hegemona, jednego państwa, które jest supermocarstwem i wtedy oczywiście idiotyzmem było to, co, to co zrobiła władza PiS. Natomiast w tej chwili Tusk milczy. Tusk podkulił ogon i przestał być w cudzysłowie agentem niemieckim, tak tylko tak samo, tak samo jest poddany całkowicie tutaj Hegemonii Stanów Zjednoczonych w tym aspekcie, jest to, jest to zupełnie oczywista sprawa. No ale jeszcze jeszcze w ogóle sprawa tych zbrojeń. Ja tutaj tak daleko jak Przemek nie idę. Ja uważam, że w sytuacji, kiedy naszym sąsiadem jest również supermocarstwo atomowe. Jedynym tak naprawdę wyjściem, oczywiście nie jestem pacyfistą, ale powinniśmy posiadać armię, która powinna być właśnie w sposób naturalny uzupełniana i unowocześniana w miarę rozwoju w ogóle techniki wojskowej i, i myśli wojskowej. Natomiast żadne tutaj zwiększanie stanów, no, no cóż, cóż, cóż my możemy, to, to jest, przypominam, że nas próbuje się zmylić tą wojną, która trwa w tej chwili na Ukrainie, bo to nie jest wojna pełnoskalowa w wykonaniu Rosji. To trzeba od tego zacząć jednoznacznie. My z mocarstwem atomowym nie mamy szansy stawać do jakiegokolwiek wyścigu. Powinniśmy mieć po prostu sprawną, dobrą armię nowoczesną, ale nie jakąś szczególnie rozwiniętą pod względem liczebnym. Podstawowym narzędziem do tego, aby Polska. Była krajem normalnym i normalnie funkcjonującym w swojej przestrzeni geopolitycznej, jest stworzenie w tej przestrzeni Właśnie przestrzeni pokoju i współpracy, a nie y, jakieś prężenie muskułów, czy tam sprowadzanie takiej czy innej broni, czy zwiększanie liczby wojska. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo to, że jesteśmy więksi od Estonii, Łotwy czy Litwy, to jak tam zwiększą armię o nawet 200%, to co? No nic, to, nic z tego nie będzie. To w ogóle nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma. To, że żyjemy w takiej przestrzeni, w jakiej żyjemy, Rosja nie zniknie. Rosja jest. Nie tak jak właśnie kiedyś Jędrzej Giertek się śmiał z emigrantów niektórych, że oni by chcieli, żeby Rosja przestała istnieć. Ale jakby przestała istnieć, to ich życie straciłoby sens, bo nie mieliby wtedy tego czynnika, który powodował, że cały czas wykazywali się aktywnością i energią. Więc Rosja nie zniknie, nie znikną inne państwa, nie znikną Niemcy które są, jak tu słusznie Przemek powiedział w tej chwili, z naszego punktu widzenia w najlepszej, z naszego punktu widzenia sytuacji geopolitycznej, sprowadzone do granicy na Odrzej-Nysie, która jest najlepszą granicą i wcale nie była nam brutalnie narzucona. Tutaj przy trochę za daleko z interpretacją, myślę, Przemku postąpiłeś, bo oczywiście możemy mówić o zabraniu nam ziem wschodnich, natomiast była to granica, o której marzyli nasi przodkowie już w XIX wieku, także zdecydowanie jest to najlepsza rzecz, jaką nas spotkała w XX wieku. Ci wszyscy, którzy mówią tylko o II wojnie w kategoriach klęski, są po prostu kretynami i indolentami historyczno-politycznymi. I kończąc, proszę Państwa, sprawę na panu Siewierze, od którego zaczął kolega naczelny, bo ten pan Siewiera, no to mi przypomina właśnie tych wspomnianych przez Przemka silnych, zwartych i gotowych, prawda? I ci silni, zwarci i gotowi... Zwiewali, zwiewali szosą zaleszczycką. Pan się wiera, jak podejrzewam, będzie zwiewał w inny sposób, bardziej nowoczesny. Natomiast niepokoją mnie jego ciągle powtarzane słowa, że 2-3 lata i będzie niebezpiecznie. Otóż nie jest wykluczone, że cały czas, cały ten cyrk jest szykowany po to, żeby w pewnym momencie, kiedy zabraknie siły żywej na Ukrainie, zastąpić ją siłą polską. I tego bym nie wykluczał. Dziękuję. Tak, tak. Jak z tego się wiele się słucha, to jest teraz główny podżegacz wojenny. Kolega, adwocem, yy, króla przynajmniej. Tak, adwocem. Bo nie chciałbym, żeby było wrażenie, szanowni państwo, że ja tutaj nawołuję do kilkuset tysięcznej armii zawodowej. Wyobraźmy sobie, że budżet państwa jest kołdrą, bo to jest najlepsze, najprostsze porównanie. No to jeśli naciągniemy tą kołdrę w jednym kierunku, no to za chwilę zacznie jej brakować w innym kierunku. Nie można e, przy posiadaniu określonej ilości zasobów pozwalać sobie na dezynwolturę finansową w każdym możliwym obszarze. Po prostu nie stać nas na olbrzymią Armię zawodową w stanie kilkuset tysięcy. Żadnego państwa nie stać na tego typu armię zawodową, jeśli ma populację i gospodarkę wielkości Polski. Takie są najzwyczajniej w świecie realia. W sytuacji wojennej sprawa jest zupełnie inna. Wtedy wszystkie inne potrzeby państwa idą na bok i liczy się tylko i wyłącznie fizyczne przeżycie, przetrwanie, obrona własnego terytorium. Ale w sytuacji pokojowej olbrzymia armia zawodowa jest tylko i wyłącznie obciążeniem dla społeczeństwa. Dlatego powinniśmy mieć małą, ale bardzo sprawną armię zawodową. I stąd te zbrojenia, jeśli w ogóle o nich mówimy, powinny być ukierunkowane na zastąpienie starego sprzętu e, sprzętem nowym, bardziej funkcjonalnym, bardziej odpowiadającym realiom współczesnego. Pola walki. Szanowni Państwo, paradoksalnie e, niezbyt mądry rząd Mateusza Morawieckiego zrobił nam przysługę, wydając Ukraińcom wszystkie nasze podstawowe czołgi, które w kontekście obecnego pola walki były już po prostu przestarzałe. Ale inna sprawa, że były. W tej chwili tych czołgów fizycznie nie mamy. Mamy tylko je promesy na czołgi. Mamy tych czołgów e, kilkanaście procent z tej puli, która została zamówiona. Nie do końca wiemy, kiedy się one na, u nas pojawią. Jeśli gdzieś na świecie wybuchnie poważny konflikt, nie czarujmy się, że za granicą, Dostawcy będą dostarczać Polsce swoje uzbrojenie kosztem własnego bezpieczeństwa. Wtedy te wszystkie kontrakty będą tyle warte, co papier, na którym zostały podpisane. Ale w innej sytuacji, jeśli tego konfliktu nie będzie, to te kontrakty będą jak najbardziej obowiązujące i my te wszystkie absurdalne zakupy, do których się zobowiązaliśmy, będziemy musieli sfinalizować i za państwo, do końca. Zapłacić. Jeśli natomiast chodzi o strategiczne bezpieczeństwo Polski, jak pokazuje wojna o Ukrainę, istotnym czynnikiem jest posiadanie dużej ilości przeszkolonego rektorów w sytuacji wojennej. I upieram się przy tym, że należy. Przywrócić pobór do wojska polskiego. Należy przywrócić, że tak powiem, zdolność operacyjną wojsku polskiemu, tworząc rezerwy kadrowe w postaci przeszkolonych, e, przeszkolonych e, rekrutów. To będzie miało zresztą jeszcze jeden ważny wymiar społeczny. Może ci wszyscy chłopcy w spodniach, rurkach, którzy nie mają sobie zagrała e, testosteronu, nie mają sobie zagroż męskości, e, poprzez tą przygodę wojskową zyskaliby trochę tej zadziorności, która tak potrzebna jest. E, w codziennym życiu. No i to tyle, jeśli chodzi o uzupełnienie adwocem do wypowiedzi Adama, z którą co do zasady się rzecz jasna zgadzam. I granica na odrze też. No ja nie wierzę w ten powszechny pobór. Proszę Państwa, my jesteśmy na końcu demograficznego przyrostu w Europie. Ciekawe skąd wybrali się ci, ci rekruci. To jest po pierwsze. Poza tym ja bym polemizował, że te czołgi były przestarzałe. TTP, zmodernizowane czołgi twardy, okazuje się, że na warunkach pola bitwy na wschodzie postsowieckie czołgi znacznie lepiej się sprawdzają niż Abramsy, Leopardy i inne. I to Ukraińcy mówili, oni chcieli tych czołgów poradzieckich. Dobra, poradzieckie czołgi sprawdzają się znakomicie, bo są dużo lżejsze. Leopardy, które tak sobie cenią polscy wysocy oficerowie, w warunkach pola walki Europy Środkowej czy Wschodniej, gdzie następują jesienne roztopy chociażby, czy wiosenne błota, najzwyczajniej w świecie się nie sprawdzają, bo są za ciężkie, mogą tylko służyć za ruchome cele. Ale na przykład pomimo nieszczęsnego debiutu w walkach pancernych amerykańskie wozy Bradley okazały się znakomitymi wozami. Także nie wrzucałbym wszystko do, wszystkiego do jednego worka. Polskie twarde to jest technologia sprzed lat kilkudziesięciu, zmodernizowana i dostosowana e, nazwijmy to, metodami roboczymi e, do współczesnego pola walki. Te czołgi w tej chwili jeszcze się sprawdzają, za lat 20 czy 30 sprawdzać się nie będą. Musimy inwestować w technologie nowe, a nie technologie schodzące. E, My, chyba że zakładamy, tak jak zakłada to obecna i poprzednia władza, że ten konflikt jest nieuchronny w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Wtedy ta nowoczesna technologia będzie miała znacznie mniejsze znaczenie. No, ja uważam, że główny kierunek to jest takie, żeby wprowadzić w Europie system zbiorowego bezpieczeństwa i skończyć z tą paranoją wojenną. Kolega Śmiech jeszcze? Jeszcze tylko jedno zdanie, bo dlaczego ja nie wierzę w powrót poboru i w ogóle w pobór? powszechny. Dlatego, że przy, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało w ostatnich latach nas, to również, również w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nikt nie chciał iść do wojska, wymyślali różne cyrki, znajomości, pseudochoroby i tak dalej. Fale temu towarzyszyły i w ogóle zmiana mentalności ludzi. To nie, nie, nie można tego porównywać do 1939 roku, ponieważ wtedy Część Polaków nienawidziła Sanacji, ale no, po prostu słuszną wtedy ślepą miłością darzyła młode państwo, które miało ledwie tam 20 lat od odzyskania niepodległości. W tej chwili żyjemy w zupełnie innym postrzeganiu tych wszystkich spraw. Przede wszystkim żyjemy w świadomości wbrew IPN-owi, że od 80 lat mamy swoje państwo. I po prostu no, będzie, będzie cyrk z tym z tym powszechnym poborem. I oczywiście w razie sytuacji wojennej też nie spodziewałbym się, mówię to z przykrością, ale, ale nie widzę po prostu tych tłumów, które rzucają się do obrony 34 lat władzy, tych Bałwanów, którzy, którzy nami rządzą. Dziękuję. Kończymy już. Jeszcze kolega Piskorski, czy już Michałek kolega chce dać? Nie, jak już, jak już rozmawiamy A. na ten temat wywołujący takie emocje, czyli i też pewne, pewne różnice zdania, to dobrze, jak powszechny pobór, to ja tylko powiem, że jestem z tego pokolenia, które robiło wszystko, by tego poboru uniknąć, by do wojska nie iść. Mówię o tych, którzy. Mieliby tam trafić w pierwszej połowie lat 90. Pamiętamy jaka była wtedy sytuacja w armii i wiemy dlaczego nikt tam nie chciał iść. No to już nie chciał tam iść, bo nie miało najmniejszego sensu, było to stratą czasu. Nawet z uwagi na brak pieniędzy na amunicję, na tak podstawowe sprawy jak treningi w strzelaniu, szkolenia. Ale ja do czego innego zmierzam. Ja się obawiam, że w związku z tą postawą, czy nam się to podoba, czy nie, w związku z aktualnie panującymi postawami, dominującymi postawami, to ogłoszenie przymusowego poboru, przymusowej zasadniczej służby wojskowej skutkowałoby, uwaga, pogłębieniem naszego problemu demograficznego, a mianowicie wyjazdem części młodych mężczyzn, z tych wieku poborowym, za granicę na ten czas, kiedy poszukiwały ich wojskowe komisje, poszukiwałyby ich wojskowe kom kom komendy uzupełnień. No właśnie, ale ja jeszcze tylko powiem, bo ja jestem z rodziny wojskowej, że to nie, nie zawsze tak było. Część ludzi, jeszcze jak Polska była biedna w latach 60., pójście do wojska było na przykład dla mieszkańca wsi awansem. On się tam nauczył prawa jazdy, różnych zawodów i yy, oni z sentymentem wspominają ten czas, tego pobytu dwa lata w wojsku. Potem jak ta stopa życiowa wzrastała, to już niechęć była większa. Ale był okres głównie w latach 60., gdzie rzeczywiście polska armia uwaga, liczyła 400 tysięcy ludzi, a przemysł zbrojeniowy był niezależny w Części segmentów od przemysłu radzieckiego, bo tam był podział: Wy robicie to, wy robimy to. Dzisiaj Amerykanie mówią, ale po co wam? No my wam wszystko sprzedamy. A wtedy nie, wtedy ten przemysł był rzeczywiście rodzimy. Jeszcze w tej sprawie poboru? Tak, jeszcze w stroje poboru, bo to się nie nie zrobimy ciekawy temat. Mateusz, oczywiście masz rację, ja też należę do tego pokolenia, które w udany sposób unikało wojska, chociaż u mnie akurat finał tej historii był zupełnie inny, a też interesujący, to jednak nie jest moment na że takie osobiste dykteriki. Dopci polega na tym, że w latach 90. zresztą później to wojsko było po prostu głęboko dysfunkcyjne, tak jak głęboko dysfunkcyjne było całe państwo polskie. To miałby być taki pobór służący zmarnowaniu roku czy dwóch lat z życia młodego człowieka, rozpicił go i Patologizowaniu, to oczywiście nie miałby on najmniejszego sensu. Jeśli jednak wykorzystalibyśmy dobre wzorce, które słusznie przekazał, przywołał tutaj redaktor naczelny, taki pobór nie musiałby oznaczać rocznego koszmaru, mógłby oznaczać uzyskanie przez młodego człowieka kosztownych nowych kompetencji ważnych w jego dalszym życiu zawodowym, mógłby oznaczać także z punktu widzenia państwa pewne koncesje na rzecz takiego młodego człowieka, ułatwiające mu start w dorosłe życie. Zresztą w tej chwili ani nie mamy zdolności operacyjnej. Ani logistycznych, aby powoływać, i realnie szkolić całe roczniki, więc zanim ten pobór ruszyłby w skali, w której występował najmniej w latach 60. czy 70., przy obecnym pokojowym systemie funkcjonowania państwa minałby przynajmniej dekada albo dwie, dekada albo dwie, które pozwoliłyby wpłynąć bardzo znacząco na postrzeganie tego, co się dzieje. Ale biorąc pod uwagę poziom bałaganu w Polsce, nie wykluczam, że skończyłoby się to tym nieszczęsnym poborem z lat 90. -tych. ale to też, szanowni państwo, miało bo paradoksalnie swoją dobrą stronę, rozkwitły różnego rodzaju tajemnicze uczelnie wyższe w tym czasie, ponieważ najprostszą metodą uniknięcia woja było studiowanie, a zatem Polacy kształcili się na potęgę w najróżniejszych, jak najbardziej egzotycznych kierunkach. No, Jak widać, nie wpłynęło to na pozycję polskiej nauki, ale na pewno wielu młodych ludzi spotkało się z intelektualną przygodą, która w innych warunkach po prostu by ich ominęła. Czyli generalnie nie wierzymy w pobór yy, przemusowy oczywiście. I przechodzimy do Michałków, bo miało być tylko godzina, bo koledzy mają obowiązki yy, w Bieszczadach. Nie powiem jakie, ale intelektualne oczywiście. I, I kolega Przemysław Piasta nie. Najpierw kolega Piskorski powie jaki ma Michałek. komisje Mamy festiwal komisji. Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, białoruskich, legendarne, makartystowskie, właściwie będące Taką trochę parodią makartyzmu wręcz komisje powoływane najpierw przez PiS w roku 2023, a teraz niedawno w maju zarządzeniem premiera Tuska, również przez obecną koalicję rządową. Otóż po pierwsze ta pierwsza komisja, o której wspomniałem, komisja Cenckiewicza być może powróci w glorii i chwale. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Likwidującą tą komisję powoł powołaną jeszcze przez PIS, teraz czekamy, czy to weto prezydenckie zostane, zostanie odrzucone. No, a żeby było ciekawie, jest ta druga komisja, komisja powołana przez Tuska, i ta komisja urodziła po 24, uwaga, posiedzeniach, po spotkaniach zespołów roboczych, półtora stronicowe podsumowanie swych prac, gdzie czytamy m.in. o tym, że trzeba zarekomendować prokuraturze, Bardziej zdecydowaną walkę z, uwaga, pochwalaniem rosyjskiej wojny napastniczej w Ukrainie. Oczywiście w Ukrainie, a nie na Ukrainie. Ale no właśnie, jakoś słabo pracują te komisje. Uważam, że jedna i druga, oczywiście będzie to ciekawe, bo jedna i druga za pieniądze z budżetu państwa, czyli nas wszystkich, będzie uprawiała nagonki. Jedna będzie uprawiała nagonkę na PiS, druga na PO, w zależności od danej komisji, no i generalnie będziemy mieli komediowe wydanie makkartyzmu do kwadratu, ala opis. Ale proszę kolegi te dwie komisje, to ja mogę im napisać już główne wnioski. Komisja Cęckiewicza platforma jest rosyjską agenturą, komisja Tuska, PIS jest rosyjską agenturą. Dowody zebrał Tomasz Piątek dla pierwszej, a dla drugiej Sławomir Cęckiewicz. I... No ale to nie, niech kolega da im dorobić, bo przecież dowiedzieliśmy się też niedawno, że tak pisowska komisja, uwaga Cęckiewicza, która działała niecały rok, o ile mnie pamięć nie myli, e, zdążyła w tym czasie wydać 550 tysięcy złotych, czyli ponad pół miliona złotych z naszych podatków na wynagrodzenia delegacji itd. To słaby wynik, proszę kolegi. Parę milionów gdyby było, no, ale mieli mało czasu. Nie zdążyli, A tak. Natomiast kolega Cęckiewicz, bo mówię, bo to był były publicysta myśli, no to wiek, jak się wynajął pisowi do, do kreowania rzeczywistości historycznej, wykreował Annę Solidarność z rodziny łupowskiej-ukraińskiej, jako czołową przedstawicielkę polskiego patriotyzmu, i w ten sposób skończył się jako historyk polski. Kolega Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo. U mnie temat historyczny. Szanowni Państwo, żadna tajemnica, jestem bibliofilem, nie tak takim znamienitym jak Łukasz Jastrzębski, ale staram się. Co jakiś czas nabyć jakąś perełkę e, z dawnych lat. I ostatnio, moją uwagę przykuł wysyp pozycji autorstwa Romana Dmowskiego, podpisanych przez Romana Dmowskiego. Także na rynku antykwarycznym zaczęły krążyć dosłownie w setkach autografy Romana Dmowskiego, co zaczyna być zabawne, bo już pojawiają się rysunki Romana Dmowskiego. Nie wiemy, jakie ukryte talenty jeszcze miał Roman Dmowski. Być może miał ich całą masę, ale w każdym razie e, cała masa właśnie dzieł Romana Dmowskiego, podpisanych przez Romana Dmowskiego, pojawiła się na rynku. Mówię o tym trochę żartobliwie, a trochę na serio, żebyście Państwo uważali, co kupujecie. Bo, no co tu dużo mówić, podrobić czyjś podpis, to nie jest wielka sztuka. Jeśli ktoś jest zbranczowanym grafikiem, to może nam dorobić świeżutki podpis Romana Dmowskiego. Myślę, że kwestią czasu jest tylko e, pojawienie się pozycji podpisanych przez Romana Dmowskiego na książkach wydanych po śmierci Romana Dmowskiego, ale myślę, że e, sytuacja jest rozwojowa. Zatem, jeśli już Państwo chcecie wydać ciężkie pieniądze na tego typu skarby do Waszych biblioteczek, to najzwyczajniej w świecie uważajcie, a jeśli nie, nie macie pewności co do autentyczności działa, to są eksperci, którzy mogą wam taką autentyczność potwierdzić, będzie to na pewno lepsze zainwestowanie pieniędzy niż kupowanie w ciemno skarbów od różnego rodzaju antykwarycznych hochsztaplerów. To tyle, dziękuję bardzo. Ostrzegamy, aczkolwiek jest faktem, że parę autografów oryginalnych kursowało, na przykład nasz kolega Maciej Eckart kupił Uwaga, egzemplarz polityki polskiej odbudowania państwa dedykowany przez Moskiego profesorowi Władysławowi Konopczyńskiemu. I to był rzeczywiście oryginał za niewielkie wówczas pieniądze, ale widocznie, proszę kolegi, to jest optymistyczne, co kolega mówi. To znaczy, że wielu ludzi chce kupić takie rzeczy i jest gotowe dać dużo. Tak, oczywiście, pojawił się tak zwany rynek, a zatem jest zainteresowanie, zainteresowanie kolekcjonerskie, to nie musi być zainteresowanie, szanowni państwo, charakterze ideowym, chociaż podejrzewam, że częściowo też takie jest, ale to dobrze, bo nawet jeśli ktoś e, kupi e, dzieło Dmowskiego z podrobionym podpisem i je przeczyta, to na pewno nie wyjdzie mu to na szkodę, a wręcz przeciwnie, może tylko i wyłącznie mu pomóc. To jest założenie optymistyczne, że przeczytamy. z kolegą Śmiechem kiedyś, o, ładnych parę lat temu kupiliśmy Album zdjęć z pogrzebu Romana Dmoskiego, 51 kompletnie nieznanych zdjęć za. No mogę teraz ujawnić, 1200 zł. Ile to by dzisiaj kosztowało? Pewnie parę razy więcej. To, znaczy, no to już w to... dziesiątkach tysięcy raczej niż pojedynczych tysiącach. A zatem była to z punktu widzenia kolegów dobra inwestycja, ale była też dobra z punktu widzenia całego społeczeństwa, historyków i odbiorców źródeł z tamtego okresu. Dlatego, że wy nie chomikowaliście tego dzieła, ale podzieliliście się tymi zdjęciami, które to zdjęcia zresztą w kilku miejscach już publikowaliśmy dzięki kolegów uprzejmości. A niektóre zostały pokolorowane, na przykład Jędrzej Giertyk z Janem Matłachowskim niosą trumnę Dmoskiego. Yy, kolega Śmiech, który też brał udział w tym procederze. Ale nie no, będzie ta, o tym ta. mówił, pewnie tylko Na szczęście, którego... Na szczęście nie podzieliliśmy się jeszcze wszystkimi zdjęciami po to, żeby zostawić coś na później. Natomiast no ja też temat historyczny, ale nie bezpośrednio związany z okolicznościami Bitwy Warszawskiej czy też wojny, Polsko-bolszewickiej, na, na kanwie której rozmawialiśmy w drugim temacie naszego dzisiejszego spotkania. Ale chcę Państwu przypomnieć coś, bo dzisiaj słyszymy, jak to, jak to wizjoner Piłsudski nas uratował i w ogóle to nie była żadna wyprawa kioska, żeby tworzyć Ukrainę, tylko wyprzedzające uderzenie na, na bolszewików, i tak dalej, i tak dalej. No ale się bardzo mało mówi o tym, że proszę Państwa, w październiku i grudniu 1919 roku miały miejsce rozmowy w miejscowości Mikaszewicze pomiędzy przedstawicielami tak naprawdę Pisuckiego, a między innymi kapitanem ówczesnym Ignacem Bernerem oraz porusznikiem Mieczysławem Birnbaumem, a bolszewikami, których szefem był Julian Marchlewski. No i chodziło o to, żeby Polska nie pomogła Denikinowie Tutaj kolega przygotowuje naczelny książkę na ten temat, zapewne o tym również będzie wspominał, ale chcę Państwu przypomnieć właśnie, co zostało zapisane z tych rozmów i wypowiedzi przedstawicieli Piłsudskiego podczas tych rozmów z bolszewikami. Otóż Birnbaum zapewnił Marchlewskiego, że nie ma mowy o żadnym porozumieniu Polski z Denikinem. To samo Marchlewski usłyszał od Bernera, który dodał, że dla Polski Denikin stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Zależy nam na tym, żebyście pobili Denikina, przekonywał Berner. I dalej, proszę Państwa, cóż jeszcze zapisał sam Marchlewski. Jestem głęboko przekonany, że dojdziemy do porozumienia w sprawie sekretnego wstrzymania działań wojennych. Polacy atakować nie będą, chcą klęski Denikina. No i jeszcze Berner na zakończenie. Miałem zakomunikować Marchlewskiemu na rozkaz naczelnika państwa, że Polska nie jest żandarmem Europy i nie chce nim być. Chce i będzie pilnować jedynie i wyłącznie własnych interesów. Wspomaganie Donikina zaś w jego walce z bolszewikami nie może być polską racją stanu. No i ostatnie zdanie, proszę państwa. Piłsudski oświadcza, pisał Marchlewski do Trockiego, że jego polityka wobec Rosji Polega na tym, że dąży do tego, żeby reakcja w Rosji nie zwyciężyła. Dla osiągnięcia tego celu zrobię wszystko, co w jego mocy. I potwierdził to również w swoich zapiskach. Berner, który zapisał, że Piłsudski nie chce dopuścić do tego, powtórzył te słowa Martelskiego, żeby reakcja rosyjska zatriumfowała w Rosji. I to polecam wszystkim, którzy wierzą w te bajeczki Tysiąca Jednej Nocy, które wysłuchują w mediach głównego nurtu od trzydziestu paru lat, ale ze szczególnym nasileniem od kilku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Do tego tematu wrócimy, bo rzeczywiście już skończyłem pisać książkę. Rosyjski syndrom, sprawa generała Denikina z perspektywy historycznej. W ostatnich latach ujawniono właśnie te raporty Marchlewskiego, gdzie on cytuje te słowa drastyczne. Jesteśmy zainteresowani, żebyście dobili Denikina. Natomiast w naszych enuncjacjach było Piłsudski nie miał możliwości, bo wojsko było wyczerpane. To było wszystko kłamstwo. Poza tym potem bolszewicy zaproponowali pokój, bo słusznie Marklewski uznał, skoro żeśmy takiego interesu dobili, że żeśmy pokonali białą Rosję, no to zawrzyjmy pokój. Ale Piłsudski wtedy w swojej megalomanii powiedział, najpierw żeśmy wykończyli białą Rosję, a teraz ci bolszewicy to dla nas nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa i nadział się na kontrę. Po prostu, która o mało nie zniszczyła państwa, które powstało w 18 roku, a dzisiaj jest przedstawiany jako Heros, który uratował Polskę. Uratowano Polskę wbrew jego polityce i y, y, naprawiając błędy jego polityki. I tego w Polsce nikt nie chce mówić. Y, zaraz, to tylko ja zostałem. No to jesteśmy, proszę panów, teraz w wschodnich klimatach. Pamiętacie niejakiego, bo Michałki są, więc będzie o Michale, Michał Kamiński. Pamiętają koledzy? Ja pamiętam z lat 90. patriota za, za, yy, angażowany w sprawy Polaków na kresach. Nagle jedzie na, znaczy udziela wywiadu portalowi RTLLT polskojęzycznemu, gdzie pada następujące pytanie, bo niech panowie yy, słuchają. Podczas pierwszej wizyty obecnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni na Litwie zapytałem go o rolę, jaką w relacjach polsko-litewskich przypadnie Waldemarowi Tomaszewskiemu, który często jest przychylny wszystkiemu, co rosyjskie i białoruskie. Pan marszałek był ostrożny w odpowiedzi, mówiąc, że o Tomaszewskim słyszał wiele dobrego i wiele złego. Jak pan ocenia postać Tomaszewskiego i jego rolę w kreowaniu obecnych stosunków polsko-litewskich? Michał Kamiński, mówiąc krótko źle. Co więcej, nie mogłem uwierzyć że w to, że są na Litwie Polacy, którzy mogą nosić w marynaskach tak zwaną georgiewską lentoczkę. To jak, jakby żyd nosił swastykę. Każdy Polak, który nosi na sobie symbole państwa rosyjskiego, pluje w twarz narodowi polskiemu i polskiej historii. Nie rozumiem, jak na liście wyborczej Polaków widnieją prawie sami Rosjanie. Zastanawiam się wtedy, kto tu jest Polakiem, a kto Rosjaninem. Dla mnie Polska nie jest Rosją, a Polak nie jest człowiekiem sowieckim. I to mówi człowiek, który mówię, pisywał do nas w obronie właśnie tej opcji, którą reprezentował Waldemar Tomaszewski. On zastanawia się, dlaczego Polacy współpracują z Rosjanami na Litwie. To ja mu powiem, dlatego że czuli się zagrożeni przez litewski szowinizm i połączenie sił Polaków i Rosjan, obywateli Litwy, mieszkających na Litwie, sprawiło, że akcja wyborcza Polaków regularnie przekracza 5%. Tymczasem władze polskie od wielu lat, jeszcze zanim Kamiński do tego doszedł, bo był wtedy po innej stronie, próbują wytworzyć Polaków, którzy będą przeciwwagą dla tych, którzy zbudowali no, jednak pozycję akcji wyborczej Polaków, których symbolizuje Waldemar Tomaszewski. Więc proszę panów, jak to można nazwać? W ogóle ta idiotyczna argumentacja o tej lętoczce, to jest symbol zwycięstwa nad trzecią Rzeszą. Prawda? I rzeczywiście Tomaszewski w, już teraz pewnie nie, ale 9 maja chodził. Ale to nie jest żadna zbrodnia. My byliśmy też w tej koalicji. Kim jest Michał Kamiński? Czy ktoś chce się wypowiedzieć, czy już damy spokój? Jedno, jedno zdanie. To znaczy Pamiętają Państwo, że niedawno mówiliśmy o tym, że Michał Kamiński poparł związki homoseksualne i adopcję dzieci. Więc ja myślę, że mamy do czynienia, obserwujemy. Ciągłą transformację tego człowieka, i ja myślę, że być może skończy jako imigrant pochodzenia afgańskiego. Tyle w tym temacie. Przypadek psychiatryczny. Dziękuję. I kolega Ciasta. Ja też coś powiem tak, jest takie nieco zapomniane już określenie, wyszło z mody obmierzły. Kiedy widzę Michała Kamińskiego, to właśnie ciśnie mi się na usta to określenie, jego postać jest dla mnie obmierzła. A zatem są, Szanowni Państwo, w Słowniku Ludzi Kulturalnych słowa, które mogą opisać Michała Kamińskiego, ale obawiam się, że wkrótce dokona on takich dokonań, że zabraknie nam w Słowniku Ludzi Kulturalnych właśnie słownictwa na ich opisanie. No, myślę, że już dokonał, natomiast moim zdaniem, jest to wzrót na ciele PSL-u, który pozwolił na to, żeby on wzrósł. Że jest wicemarszałek, proszę panów, Senatu, postać ważna w polskich hierarchii politycznej. Kolego, PEZL gnije, co słusznie opisał kolega Adam Śmiech. W związku z powyższym, tego typu wrzód jest naturalnym przypadkiem po prostu psującego się organizmu. Przykro, bo PZL jest partią, która ma pewne historyczne dokonania, ale te dokonania już teraz mają znaczenie właśnie głównie historyczne. I do tego chyba już kolega Piskorski już nie ma co dodawać nic. Nie no, ja mógłbym opowiadać jakieś historie dotyczące Michała Kamińskiego, ale może darujmy sobie rzeczywiście. te zna, kolega, to by sobie. było najciekawsze, ale rzeczywiście może na tym zakończmy. Z czasów, sobie. z czasów moich sejmowych mógłbym parę rzeczy opowiedzieć, ale powstrzymam się. A szkoda, znaczy, bo to, to są na, na, na razie. 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 Na Na Właśnie, kolega... nie jesteśmy po, na tym poprzestaniemy, że nie, nie jesteśmy. Tak, jesteśmy poważnym programem minął tydzień, a kolega to nam powie już poza anteną. Właśnie. To dziękuję za uwagę. Dzisiaj był to program Minął tydzień. W następującym składzie. Kolega Przemysław Piasta Poznań Dzień, dzień, dzień dobry. Dziękuję razy. bardzo. Do widzenia. Kolegom. Dziękuję bardzo kolegom, dziękuję bardzo Państwu. I koledzy przebywający w Bieszczadach, kolega Adam Śmiech. Z Polskich Bieszczad pozdrawiam Państwa. Dziękuję bardzo kolegom i Państwu. Ale nie wiem, czy kolega wie, że w filmie o i szkaleń, to ci Ukraińcy mówili, że te tereny podlechają ukraińskiej powstańczej armii, co kolega na. Ale ja, ja to mam z głębokim poważaniem. I kolega Mateusz Piskorski też bieszczady na tle Szczecina. Tak, nie, wili, nie widzieliśmy żadnego łupowca, nie widzieliśmy żadnego banderowca. Widzieliśmy uśmiechniętych mieszkańców bieszczad, bardzo miłych, bardzo gościnnych, bardzo sympatycznych i obu tak pozostało, że my tu zawsze byli gospodarzami. Tak jest, Ian Engelgard Warszawa, tym optymistycznym akcentem kończymy. Do zobaczenia za tydzień!